W dzisiejszym odcinku razem z grupą Funder zagramy w grę Box of Lies. Gra polega na tym, że opisujemy przedmiot, który wybierzemy spośród kilku pudełek. Od nas zależy, czy mówimy prawdę, czy nie. Natomiast druga osoba musi odgadnąć, czy pierwsza mówi prawdę. Dzięki temu dowiemy się, kto jest najlepszym kłamcą w Funderze. Zaczynamy! Dobra! To Kubuś. Ja zacznę. Wezmę sobie tę fajną oklejoną. Jesteś prawdziwym gospodarzem, zaczynasz od siebie. Nie wyciągę za bardzo na wierzch. Nic nie widziałeś, nie? Nie. Ram, papa. Ale słyszałem! Ale bo to jest tylko podstawka. Wszystkie są na takiej samej podstawce, co jest nieistotne. Skąd wiesz? Jest to jabłko. przekrojone na pół. A obok niej jest kostka Rubika. To jest wszystko, tak? To jest wszystko, no. I dodam, że jest nieułożona. I to mnie triggeruje. Pachnie mi to czymś głupim? No. Strasznie. No, jest to głupie. Nie spodziewałem się, że taki coś na start będzie. Kurde, już mam podjąć decyzję, a możesz o tym coś więcej opowiedzieć? Płaską powierzchnią leży do talerza jabłko. Druga jest odwrócona na tej wypukłej, no a kostka pomiędzy nimi. No to myślę, że mówisz prawdę. Tak? No. Definitywnie? Tak. Co to jest? Ale zajebiście to udawał! Jaki kłamca! Sorry Kuba, aż mi jest głupio, że cię okłamałem. Jeszcze nie pierwszy raz, nie? Dobra Jakubie, teraz twoja kolej. Zamknę oczy, żeby nie było, dobra? Dobra. Już, no. Nie! Nie mogę na to patrzeć. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. To jest manekin. Jego jedna część. A dokładnie głowa. Ma okulary, znaczy te, jak się nazywa, gogle. Aha. Jestem też ja tam. W sensie to obrazek, zdjęcie? Wycięte zdjęcie ze mną. Po której stronie jest rana na manekinie? Jak patrzysz face to face? Po lewej. Kłamiesz. Nie! Wiki powiedziała, że dobrze kłamał. Ja mówię, nie, mówił prawdę, ale dobrze kłamał mówiąc prawdę. Pomywałem całe życie rodzinę, więc. Kolejna osoba, Wiki. To może ty zacznij, Wiki, jako dziewczyna. Proszę bardzo. Kuba nie miał tej właśnie przyjemności, ale... Ja mogę zacząć? Oczywiście. To ja chcę kolorową. No. To jest okleina, która w moim garażu stała ponad rok i czekała na okleinę Tula. Czekała na Marka. Czekała na Marka. La 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 la. To! Kłamiesz! To są bombki świąteczne. Mm-hmm. Które mają czapeczki. Mm-hmm. Mają też ręce i nogi, dłonie. Mm-hmm. A przedstawiają nogi jakieś... i dłonie. Aha. A na środku mają jakby wklejoną twarz Glęca. Ile jest tylko bombek? Glęca. Ile jest bombek? Dwie. Dwie. Trzymają się za dłonie? Nie, nie trzymają. A nie trzymają się za dłonie. A za coś innego? Nie, są osobno. Są osobno. Osobno, tak? Tak! Mówić prawdę. Mówię prawdę! Komu się to chciało robić? Ej, to jest zajebiste, ja sobie to zostawię na ściance. Fajnie, fajnie, dobra, to teraz ja kłamię, albo mówię prawdę. Ej, Tomek, który miałem zabrać? Prawy górny róg. Wyjątkowo wezmę sobie prawy górny róg. Nie mam pojęcia, co tam jest. To nie jest to! Ale się postaraliście! Mogę już? No. Tak, git. Wow! No mów! Co to jest? A, wiesz co? To jest żelek Haribo. Po prostu sobie leży żelek Haribo. Mówisz prawdę. To jest definitywna odpowiedź? Nie? Nie patrz na nas! Nie patrz na nas! No bo były jakieś komentarze, no to się postaraliście coś tam. No może obrałem inną taktykę teraz. Wiesz, siedzę tu już długo, to wiesz, analizowałem troszeczkę, nie? Zachowań tutaj Glęca, ciebie. Ale to jest taki jeden po prostu, że Haribo na talerzyku, czy nie na talerzyku, czy na co? Na talerzyku. Na jakim talerzyku? Takim płaskim. Na takim okrągłym? Okrągłym, białym, płaskim. Mówisz prawdę. Definitywnie? Tak. Cholera, zgadzasz się. Myślałem, że pójdziesz w innym kierunku. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Remigiuszu? Mój ruch. Mogę cię zaprosić? A obaj. A mogę tego żelka? Witaj. Ej, to jest jak takie lustro, nie? Teraz no śmieszne. Mimikować. Oj! Zapraszam? Mogę wybierać, tak? Tak, oczywiście. Tylko Glęcu nie ma tej możliwości. A z racji, że okleina była ode mnie, też chcę coś zakleina tutaj. Bierze na to. Musisz wyciągnąć ten z dołu. Miałem taki plan, ale pomyślałem sobie, że za dużo rozpierdzielę zrobię.
Co tam masz? Marek, na talerzu białym znajduje się już nie tylko żelek, ale znajduje się jeszcze wydrukowany ja. Ja tego żelka ujeżdżam. Jest jeszcze dużo bitej śmietany dookoła, która powoduje, że wygląda to jak zabawka jakaś erotyczna. No, zbudziłeś moje zainteresowanie. To wszystko? Ja tak, to wszystko. A ta bita śmietana dotyka tego... Nie, jest dookoła, tak. Jest dookoła, tak? A jeszcze raz, co ty robiłeś na tym żelku? Ujeżdżam go. A jaką masz tam twarz? Uśmiechniętą. Zdjęcie ostatnie, jak byłem w Londynie i pod tym... W tym Thunder, University of Thunder i tak trzymam te okulary. Zapraszamy na sklep, zapraszamy. Zapraszamy Thunder, Thunderwear. Nie no, mówisz prawdę. To nie jest żelek! To nie jest żelek! Ale w sumie mogłeś się domyślić, że żelek jest za mały, żeby się... Dobra, teraz moja kolej. Zapierdził. Jak mówicie o kolejnym, to ja będę zgarniał te wszystkie kartonowe takie. Co my tu mamy? No dobra, ja bym do tego teraz... Już tak? Mogę? Już patrzę, jakby co? Oglądasz story od Glęca. Mhm. Kojarzysz, jak był w swoim domu rodzinnym. Mhm. Kojarzysz fragment, jak mieli jego rodzice ubrane ciuchy z Thunderwear. Mhm. No to jest screenshot wydrukowany z jego story. Kłamiesz. Kropka. Serio? Mhm. Serio? Kłamiesz. No kłamałeś. Dobrze! Już ale... myślałem, nie, że mnie trafiłem. Ale co mnie zraziło? Znam cię 13 lat. Jeszcze raz! Ale ja już to poczułem, ja już chciałem ci przerwać, powiedzieć kłamiesz od razu. Naprawdę chciałem ci przerwać i powiedzieć kłamiesz, że pomyślałem sobie, więcej danych się przyda. To zostajesz i teraz... Tak, ja zostaję? Osoba. Kto wybiera? Ty czy ja? Kajmy pewności do jednego. 3, 4. Czyli przegrałem to. Nie wiem, kto to wygrał. Podejmę decyzję. Nie, przegrałeś ci, to ty opisujesz. No, to jest, ale to jest przeogromne. Czyli kurwa jest przeogromne. Jest przeogromne. Jest to zdjęcie w ramce. Mhm. Na którym znajduje się Marek i znajduje się ja. W dziwnej pozycji. Mówisz prawdę. Kropka. Nie musisz nic zasamować. Mówisz prawdę. To nie ja! Kurde! Gratulacje. A, dziękuję. Źle wyczułam. Czy mi się wydaje, czy na razie Glenn jest najlepszą kłamcą? Chyba tak. A teraz zobaczymy, czy ty mnie zgadniesz, bo mówię. Subskrybujcie kanał Marka. Twój też. No, dzięki. I Remka też możecie, jak chcecie. Wbijajcie na mój Instagram. Dobra. Remy, no. Produkt, który mam tutaj, znajduje się na talerzyku. Znowu talerzyk? Jest... Na tym talerzyku taka bułka, ja nie wiem jak ona się nazywa, ale ta bułka ma na sobie, ona jest polana takim cukrowym czymś białym. Lukier? Chyba tak, chyba to jest lukier. W tą taką bułeczkę z lukrem wbita jest wykałaczka, a na tej wykałaczce jest wydrukowany taki łuk triumfalny, taki rzymski. I ta bułka też jest troszeczkę ubita, taka jakby nadgryziona z jednej strony. A to jest duża bułka? No większa bułka, no nie jest malutka. A ile kosztuje mniej więcej? Z 1,5 złotego. Więcej ci nie powiem. O Jezu, to jest premium była. Kiedy ostatni raz kupowałeś bułki? Już ci nic nie powiem. Kurde, ten łuk triumfalny trochę nie pasuje, ale jednocześnie to jest tak głupie, że myślę, że to jest prawdą. Prawda. Dobre! Kurde, myślałem, że zmylę cię tym, że nie patrzę w ogóle w produkt. Kobiety mają pierwszeństwo. Nic nie słyszę, nic nie widzę. Halo! Jest to kubek z maka, a w nim czerwona galaretka, a w środku tej galaretki... Kłamiesz. Pewno? Tak, kłamiesz. Stanowczy jest, nie? Coś mu nie idzie! Coś mu nie idzie! Nie spodziewałem się, że myślałem, że to jest zwykły kubek. Jesteś taki pewny siebie, taki... Kłamiesz! Da, nie, nie, nie! Mówisz prawdę! Od razu jeszcze nawet nie skończy mówić, nie zastanowi się dobrze, nie da mi go żmując. Coś tam. On dziś sobie jechać na psychę. Myślałem, że cię znam. Widzisz? Dobrze, mój ruch. La 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 la
Prawa autorskie. No, 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 a to było zabawne, przyznam szczerze. Wiktoria! Tak, braciszku. Ja miałem kiedyś pieska, Wiki, który się nazywa. Tak? Bardzo kochał. Ej! Ale nie żyje. O. To była ciekawa historia. Przed sobą mam dwa produkty, o których wielokrotnie mi mówisz, żebym wspominał o promocji ich. Chodzi oczywiście o produkty z naszego Thunderwear'a. Są to dwie bluzy University of Thunder. Jedna jest oczywiście granatowa, druga jest bordowa. Bardzo je lubię. Zapraszam wszystkich do sklepu. I tam są poskładane, tak rzucone, czy jak co? Są poskładane. Tak mniej więcej. Kłamiesz. Nie kłamię. Wbijać na Thunderwear! Tak jest! Ej, nie sądziłam, że one się tak tam zmieszczą! To są zmieszczą się wszędzie, na każdą podróż. Mam cię, a ty masz mnie. Umiemy się okłamywać, dobre rodzeństwo, yeah. Najlepsze rodzeństwo na świecie. Dobra, zaczynasz? Mam zaczynać? Musisz, no. Coś tam tego? Ten teges? Są to dwa napisy, te, które dostaliśmy wydrukowane 3D z naszymi imionami. I jest to moje imię i imię Szumiego. I są razem sklejone taśmą. Myślę, że mówisz prawdę. To jest... Że nie wymyśliłabyś coś, czegoś takiego. A, czyli kwit. Prawda. Dobrze, przekwitnie. Kierunek jest dobry. Dobry jest, nie? Strasznie dobry. Jak on teraz znowu wygra, to jest przekocony. No, to znaczy, że najlepszy. Bo mam wrażenie, że Glenn jest teraz najlepszy. Nie jest to najlepszy. Jeśli chodzi o kłamanie. Kojarzysz, jakie jest samochody Maremek? Mhm. Kojarzysz Mustanga? Mhm. No to jest to Mustang, ale jest to Mustang dużo mniejszy, jak się domyślasz. Barwy ma te same, typu to jest bardzo podobny, jedynie nie dokładnie ten sam, ale... A to jest taki żółty samochodzik? Jakby? Samochodzik, taki Hot Wheels, ale, no dobra, ale też z paskiem czarnym. No, cztery kółka ma jakby samochodzik żółty. Mogę ci podać numer jeszcze. Ale to tylko to? Nic więcej na nim nie ma? Nic, po prostu sam samochodzik? Sam Mustang. Co? Jak oblizowary, nice. Kłamiesz. Dobrze. Dobrze! Ja bym mówił.